Punkty A i B dzielą drut o długości L wygięty w kształcie koła na dwie części, o długości A i o długości B. Opory drutu można przedstawić takimi wzorami. Wzór R równa się rho L dzielone przez S ma z lewej strony ekranu. I tak, opór drutu o długości A jest równy iloczynowi oporu właściwego drutu i jego długości A dzielonym przez przekrój poprzeczny S. Opór R1 całego drutu jest równy opór właściwy razy długość L dzielone przez przekrój poprzeczny S. Ponadto opór drutu cały R1 jest równy sumie oporów części drutu o długości A i części o długości B. Zwróć uwagę, że druty A i B są ze sobą połączone równolegle. Dla równoległego połączenia mamy odwrotność oporu zastępczego, czyli tego 10 ohmów, jest równa sumie odwrotności oporów składowych, czyli 1 przez RA plus 1 przez RB. I to nam wystarczy. Poszukiwana wielkość występuje w równaniu pierwszym. Zobacz, co się stanie, gdy podzielimy ze sobą równanie pierwsze z drugim. Upraszcza się przekrój poprzeczny, upraszcza się opór właściwy i otrzymujemy taką proporcję, z której wyznaczamy odległość A. Zwróć uwagę na to, że z prawej strony właśnie nie znamy tylko oporu tej części drutu. Do znalezienia tego oporu posłużą nam następne równania. Mamy więc dwa kolejne równania i w nich dwie niewiadome. Wydaje się, że można to łatwo rozwiązać. No, rozwiązanie trochę się skomplikuje. Ale zróbmy to. Wyznaczmy z pierwszego RB i wstawmy to RB, ten opór części o długości B, do równania ostatniego. W to miejsce otrzymujemy taką zależność, sprowadzamy do wspólnego mianownika iloczyn mianowników, a w liczniku zobacz RI minus RA uproszczą się i otrzymujemy taką zależność. Patrzymy na skrajne wyrazy tej równości. Możemy, to jest proporcja, możemy pomnożyć skrajne wyrażenia przez siebie i otrzymujemy taką równość. W tej równości mamy kwadrat oraz pierwszą potęgę niewiadomej RA. Porządkujemy wyrazy. Najpierw kwadrat niewiadomej, potem niewiadoma w pierwszej potędze i wyraz wolny od niewiadomej. Matematycy takie równania znają. Są to równania kwadratowe typu x kwadrat plus ax plus b. B wyraz wolny. Jeśli nie znasz rozwiązywania układu równań, w których występują równania kwadratowe, to na lekcjach matematyki to niedługo musisz poznać. Rozwiązaniem takiego równania jest RA, tyle ohmów. Mając opór części A, idziemy do wzoru na długość, na odległość części A, podstawiamy dane RA, L oraz R1 i znajdujemy długość tej części drutu.